Lecę sobie, Ryanair, kurwa lecę, Ryanair. O kurwa, spalił się, gaście w pizdu to. Będą gasić, zobacz, zobacz, gaszą, gaszą za tym razem. Nagrywaj Snapchata ten jebanego. Tam pytanie. Dawaj w pizdę, bo strasz jedzie, kurwa, w pizdę no, dawaj, rozpędzaj ten samolot. I dzisiaj jest kurwa nice day i dzisiaj każdy będzie zadowolony. Dziewczyny to sprawdzą, zweryfikują. O. Ręka i usta zweryfikują. Już nie oktagon. kurwiszony jebane. Do was mówimy, kurwy. Jebacie. No to wejdź kurwa, porozmawiamy inaczej. No w tej kurwa koszulce, dawaj, chodź. W jakiej koszulce? No chociaż. Który? Pokaż palcem, to wysiądzie. No chociaż pizdo. No to pokaż palcem, który to wysiądzie. No i co kurwa tak mądry? Co? Co? Co kurwa tak mądry jest? To nie ja! To nie ja! Powiedział kto jakiś tam. Dobra, bierz tą swoją kurwę Tadzie i spierdalajcie stąd. Bardzo bolało, bardzo bolało. Akurat takie rzeczy to ja mam codziennie z moją kobietą wieczorem, nie? Bo lubimy BDSM, paralizatory to mamy, kurwa, 5 razy dziennie używamy. O, ty zdziro. O, kurwo. Kiśle, otwieraj te drzwi, lampy cero. Na chuj napierdalasz te drzwi? Ja pierdolę. Najlepsze stopy, jakie widziałem. Dobra, ja daję 10 na 10. Kto sprawdza teraz? Kurwa, jakie mam zdjęcie od Abdula. Dominika, nie przestawaj. Stachu, byś to nie przestawaj. Dominika, ja pierdolę, ty kurwo. Pu, kurwa, ściro. Pu. Ja pierdolę. Ile wisza? Jeśli jest ubezpieczenie 2, bez ubezpieczenia 4. Okej, widzę, że jest, także będzie 2000 dolarów. Dzięki. Dzięki. Dawaj, bo dupy czekają. Dobra, zbijamy. Jeszcze se Maxa sprawdzimy Mercedesem. Dobra, go. Gdzie to się patrzy najlepiej? Na lotnisku? Patrzę na lotnisku. W lotówce. A tutaj? Zmierzysz pewnie. To się ustawimy, nie? No i... procedura. Procedurę startu, tak? Tak. Dobra. Trzymaj się, byku. Leci. Trzymam się. Nie starczy drogi. Trzeba byłoby na wylotówce. No tu jakaś chujowo jedzie, nie? No coś. Ty otwarte? Otwarte te samoloty? Nie, te nie. A któreś są? Są, tylko jest taka w nich technologia, że jak wejdziesz to wypierdoli tego samolotu w powietrze. Od razu? Tak.
A po drugie ludziom tak tutaj z rządu Los Santos nie podoba się to, tak nie można. Pa, ktoś leci nad głową, widzisz? No, znaczy zawróć, jak chcesz sobie zajebać, może zawróć się tam był, do którego można wejść. I nie wybuchnie? No nie wiem, czy wybuchnie, ten taki po prawej, tutaj. Ten? No. To jest to? No możesz do tego wejść. A wybuchnie, to masz przejebane, kurwa. Zostań w furze. Ale ja nie wiem, ja... Zostań w furze. Zostań. Masz przejebane. Jak coś, to masz przejebane. Jak coś, to masz przejebane. Kurwa. Dymy! Tak. Kurwa, jak to się skręca. Jak tu wrócić teraz? Bijcie brawo, kurwa! Bo ląduje. Pa. No, kurwa, nice. Ale faza. Airlines. Nagrałeś to? No pewnie, jak leci. Ale był dym. Ja? A już tak mówię, ale pierdolniesz. Klaskałeś, jak lądowałem? No kurwa. Dojebane. Wszyscy. Przyjedźmy tu z dupeczkami. Chodź. Dobra. Bierzemy dupki i będziemy latać. Szybko. Drugą. 3 kilometry na dupeczki. Siema. Czteroosobówkę trzeba, siema. Siema. O, jest Ruda. Nie, jest to Ruda. Nie znasz jeszcze tej. Nie znam, jak się nazywa? Jak masz na imię? Lili. Lili, Hejka. O, przepraszam. A nie szkodzi. No. To widzisz, no ja cię tutaj do kulturalnych kolegów, wiesz, kulturalnymi ludźmi. A ty? Zapoznaję. Co ja? Buzi. No i si calafo. Lili, ty masz jakieś czteroosobowe? Dobra, mamy dla was rozrywkę. Tylko schowamy auto i pojedziemy taksówką. Tu schowam auto. Weźcie i wyjebcie tubę, kurwie jebanej. Dobra, i chodź, bo psy przyjadą. Szybko chowa się. Zaznacz, Leon, mi to.
Także dupki, mamy dla was dzisiaj taką rozrywkę dojebaną, że będziecie do końca życia pamiętać, nie? I nic zboczonego jak na razie, nie? Na razie taka chillera. No powiedzmy, że ci wierzę. No ja jestem kurwa tak sobą. Co on się tam srał? Mamy psy za plecami. Zatrzymaj się. Do tyłu pan to szybko cofnij na linii pożarowej. Co? Pozostanie w pojeździe, ręce na kierownicy zatrzyma, dokumenty przygotuje do kontroli, żeby opuści się, nie zgasi. Kurwa, jakie przygody po drodze. 13 kod 6 dla... Co to znaczy kod 6? Czyli przyjedzie ktoś? Przyjedzie ktoś jeszcze? Nie wiem. Szanowny kierowco, proszę o opuszczenie wszystkich szyb w pojeździe. Numer znaki 13, Skowroński Szeryf, z tej strony proszę dokumenty osobiste do kontroli. Pan Stanisław Chmura, proszę pozostać w pojeździe, za chwilę do pana wrócę. Kto to Skowroński? I co, będzie przypał od Skowrony? Skowrona to dobry pies czy frajer jakiś? Nie znam. Też nie znam. Też pierwszy raz widzę. Ale z głosu taki w porzo. Wydaje się w miarę normalny. Pewnie normalny, no bo kurwa co, zatrzymałem się i jest luz. Tylko te prawko muszę odebrać dziś. Dobrze panie Stanisławie, w dzisiejszym przejazd na czerwonym świetle, podwójny. Dopuści pan się do przejazdu przy Majzbanku oraz przy komendzie. Mandat odpowiednio $3000 za to wykroczenie z kodeksu drogowego. Proszę złożyć podpis w lewym dolnym rogu, czytelnie wraz z imieniem i nazwiskiem, dołączając do tego datę. Proszę. To wszystko. Panie Stanisławie, szerokiej drogi życzę. Dzięki. Spokojnej jazdy przede wszystkim. Na razie. Może pan jechać w momencie, w którym zgasza sygnalizację świetlną. Do widzenia. No, dobra. Dobra, trzy koła to mało, nie? Bardzo mało. W kurwę mało. To jest nic. To tak jakbym naprawkę se kupił. Będzie też. Ty umiesz prowadzić? Umiem. Zamykam, zamykajcie auta. Ja już nagrywam. Zapraszam do środka. Siadajcie tam, poprzypinajcie zapasy sami. Dobra. Jak coś maseczki klenowe. Jest na tyle miejsc? Jest na tyle miejsc, kurwa, wsiadaj. Chyba nie ma. Jak nie, jak byłeś, kurwa. Dobra, okej. Ta jak se z przodu usiadła, żeby wszystko widzieć. Tylko żeby nas nie wyjebało w powietrze. Nic nie będzie, żadnych przygód, spokojnie. Pełny, czysty luz. No twoją z taką odpowiedzialność. Czysty, pierdolony luz. Przygotujcie się. Macie pasy? A ja wszedł. Latający Ben. Kurwa. Czym ta się? Czysty, pierdolony luz. Podnoś go. Spokojnie, stary był pilotem. Ci Stachu, ale bardziej do kurczę w nas nie wyjebało. W nas siły specjalne nie ściągnęły. Bo to będzie bardzo w chuj słabe. To prawda. Of course. Czysty, pierdolony luz. To bo co? Rundka dookoła, co? Panie pilocie, dziura w samolocie. Stachu, lepiej zjechać wysokość. Tak, tak.
bo... Zamknij mordę, kurwa. Co z władzą nie tak? Bo władze wyślą F-16 i nas rozpierdoli. Nie rozpierdoli nas, nie ma prawa. Człowieku, ja mam tu układy w mieście. Co ty pierdolisz? Robisz ze mnie pizdę przy dupeczkach. Nie, nie, nie. I nie będę mieć ciągniętej kiełbasy przez ciebie. Lecę sobie, Ryanair, kurwa lecę, Ryanair. Może ja tego, ja vloga Kizo. Nagram. Kizo, Ryanair. Ja vloga nagram. Podwozie schowaj F, twój stary chowa podwozie dla starej. Skopa. Nie wyhamujesz, góra. Kurwa. Góra, góra, góra. O, chuj. Jak się zmieścił? Nie no, pan wybicjusz tutaj. Hamuj, hamuj. Łocie, panie. Ha! Zajebiście było. Teraz Fabinho. A i owszem, Halloween. Czekaj, na Abdula poczekamy, to by jest zadymiarz. Wysiadam. Wysiądźcie, zapalcie papierosa. Niech jeden będzie, żeby tutaj nie poparował. Z dupeczkami się lepiej poznaj, bo kiełbasa dzisiaj. Halo. Ja brzozę. Przyjeżdżaj, GPS. Zgasz ten silnik, chłopie. I gdzie te kurwa oklaski jebane, e? Laski, gdzie oklaski? Abdul będzie za 7 kilometrów. Co dobra, zaczekamy. Kurde, trochę rozdupczony ten samolot jest. Jaki? Może, żeby nie wyważył pan kanału na YouTube, to występuj na nim. Nie jest rozwalone. A nie, wszystko dobrze. To dobrze. Wiecie, żeby nie padły silniki nam potem, nie? To awaryjne będzie. Ja wam zrobię lot. A nie wiem, dobrze. Daleko ma, Adlu? 6 kilometrów. Zepsuł się. No. Czemu to strażacy przejewali? Nie wiem. Jest to jeszcze kurwa w ubraniach bojowych. Może chcą ustawkę walić. Elo. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Nie wiemy właśnie. Nie wiemy. Mamy wycieczkę po lotnisku. Jego samolot, tego w czarnym. Mamy wycieczkę po lotnisku, tutaj zwiedzamy wszystko. Okej. No. A pozwolenie jest? A i owszem. A to mógłby pan pokazać? Nie, bo tam w biurze mają to pozwolenie, musi pan iść do biura. A gdzie biuro się znajduje? No pan, to ja jestem tutaj szefem lotniska, czy tu pan jest jednak, no... Tam gdzieś u was, no tam przy wejściu było gdzieś. To chyba tam, czekaj, no, ten budynek, brama numer nie? 3. Tutaj. Chyba tak. Kurwa, pada jak chuj. To jeden musi no wsiąść i pokazać, nie? No. A ten samolot nawet nie da się coś do niego wsiąść. A, on zamknięty także no. Zobaczcie. O kurwa, spalił się, gaście w pizdu to. Stachu. Co jest? Macie zagasić. Kurwa, chciałem dotknąć i się zapalił. Będą gasić, zobacz, gaszą za tym razem. Nagrywaj w Snapchatach jebanego. Siemanko, z tej strony Leon, jesteśmy na lotnisku. Strażacy gaszą, pożar. Jest gorąco. Lekko pada, ale jest gorąco. Dzięki. Ale dymy, weź. Ale maras. Dobra, bierzemy inny. Dobra, wsiadajcie do auta. Wszyscy. Zmieścimy się? Tak. Ja idę do Bogula. Czekujcie kogoś. Czekujcie kogoś. Ja wezmę Abdula. Chodź tam.
pomyśl. Ajajaj. Chyba mnie nie weźmiesz. Już cię wziąłem. Halo, kurwa. Jest ty, okej? Okay? Ty. No. Mnie nie wziąłeś. Wziąłeś mnie. Halo. No Abdul, przecież jesteś w środku. Nas jesteście wszyscy w samochodzie, jest dobrze. Abdul, jesteś... W środku jesteś. Gdzie ten samolot, zajebiście? Musimy poczekać, aż ktoś przyleci nim. Ja już go widzę. Ale to im chyba to... nie poleci. Nie, jak nie? To nie, ten. Ty się... Nie. Niebieski, kurwa. Troszeczkę większy. Większy, ja zatem tym większym są zamknięte. Pojeździć dookoła płyty, wtedy pewnie tutaj ktoś przyleci. To co, dzisiaj dwie kobiety na tylu chłopa? Gangbang. A tam od razu gangbang. Helikopter po prawej, tylko nie wiem czy to lokalny czy wojskowy. Będziesz miał robiony dziś helikopter. Helikopter w ogniu? Tak. A to ten nasz spalony, nie? Tak. Ja pierdolę, zobaczcie co zostało z niego. Jak fiut. Jądra i fiut. Nie? No trochę tak. A jakby się do rządu tutaj dało pismo? Żeby dali samolot? No. To ja napiszę. No, najlepiej by było. Co to za helka? Właśnie mówiłem o niej. Chyba strażacka. Co rip, kurwa, Alex? Działa. O. Jest! No. Zlitowali się. Wycieczka będzie. A kaj w ogóle wycieczka? No po mieście, kurwa, gdzie? Chyba nad miastem, haha. No nad miastem, nie? Dajcie jedzenie, jak macie. Dobra, Fabinho, ja ty pierwszy. Nie, bo teraz za chwilę. Wykituję. Wsiadajcie. O kurwa. Ty pa drugi, pa. Szybko wsiadajcie, kurwa. Już, muszę się napić. Dzięki. No szybciej, bo odlatujemy, kurwa. Który mi się ten zamykało? Ty pajacu jebany. Samo się zamyka, jak ruszysz. Dawaj tu do tyłu usiądzenie. Z to chum będzie gadał, chyba ma lecieć, no. Uwaga załoga, pomoc kapitana. Zamknij pizdę. Bo kurwa mówi kapitan. Kapitan Fabinho ma wam coś do przekazania. Of course. Today our fly is to Sandy. Będzie piękny lot. Niezapomniane wrażenia. Proszę się trzymać. Przede wszystkim proszę wszystkich o zapięcie pasów. To dla waszego bezpieczeństwa. Przepraszam, pytanie. Dawaj w pizdę, bo strasz jedzie. Kurwa, w pizdę no, dawaj! Rozpędzaj ten samolot. Nie mam. Rozpędzaj, bo ci zajadą drogę, no kurwa ty pajacu. Co jest, kurwa? Ale ty jesteś śmierny. Utkaj górę, kurwa. Stachu, to ma być nasz pilot? Nie, Stachu będzie... będzie pomagał kapitanowi. 150 i w górę, jazda już! Spokojnie, mamy jeszcze dużo. Odlecieli. Trzymasz kurwa tak niepewnie ten drążek, jak początkująca prostytutka kutasa. Widzę, że ty masz doświadczenie w trzymaniu drążków. W chuj. No ale fajnie, dobra. Przyjemnie się leci. To ważne pytanie teraz. Ta blondyna jest wolna?
kurwa, ziomuś, żadna nie jest wolna, tylko akcja jest taka, że to są moje koleżanki i ja oraz Dominika decydujemy, kto co komu. I dzisiaj jest, kurwa, nice day i dzisiaj każdy będzie zadowolony. Ale mamy jeden problem. No jaki? Ponton jest ciepły. Nieprawda, kurwa. Nieprawda. Dziewczyny to sprawdzą, zweryfikują. No. Ręka i usta zweryfikują. Już nie oktagon. Lili mu zatańczy twerka, jak mu stanie, to znaczy, że nie jest ciepły. Ej, wy to w podwozie schowaliście, bo strasznie się gibamy. Właśnie. Oczywiście, że tak. Stabilizacji nie ma. Oczywiście, że się schowało, od razu. Dzisiaj Happy Meal dla każdego z zabawką. Jak ci się ponton podoba? Zajebiście. Co on, kurwa, pierwszy raz samolotem leci? No, pierwszy mordy raz. 2,5 kałapek za mało, nie lubię takiego wyniku, ale wynik widzów mnie bardzo zadowala. O kurwa. O, cykam się trochę. Pomyślcie sobie, jakby teraz Fabinho dostał udaru. O kurwa. Na szczęście... Na szczęście ja bym chwycił szybko drążek za... Nie kurwa, za ster. Dupeczki, wy tam nie śmieszkujcie z tyłu, bo tam chłopaczek już dla was ma odpowiednie rzeczy. Tam Abdul was poczęstuje czymś dobrym, bo on jest dealerem. Abdul, posyp tam. Posyp? Dobra, ty. Posyp, kurwa, niech walą. Lepsze doznania będą miały. Dobre koleżanki, kurwa, nie to co... Nie to co te, kurwa, na mechaniku, kurwa, udają, chuj wie jakie. Chuj wie kogo. To nawet nie jest Friend with Benefits, to jest, kurwa, ziomek... Nie wiem, nie da się tego opisać. Te dupy są zajebiste. To są ziomki. No. O, to ziomki with benefits. Tak, ziomki with benefits. Blanty jarasz, po nosie zajebiesz, wydupisz, podupisz. Happy meal z zabawką opierdolisz. Jest dobrze. Jest wysoko, ty. Jest wysoko, no. Lepiej by było w nocy, nie? Latający Ben! To jutro polatamy w nocy. Ja coś myślę, że zaraz będzie spadający Ben. Latający pierdolony Ben. Ile mamy jeszcze paliwa? Wystarczająco. To na BP zajedź. Pierdolniemy paliwa, kurwa, cały samolot na fakturę. Za fes. Mówiłem ci, że... Weź na BP, ojebiemy jakiegoś hot doga. Paragonik dla pana, potwierdzenie z karty dla pana. Kurwa jebana, nie potwierdzenie dla pana. Mnie to tak wkurwia, potwierdzenie dla pana. Naklejki pan zbiera? Naklejki. A może i świeżaka. A drugi jest za 50 groszy. Ojojoj. Co wy tak sztywno, blondyna? Ona musi się rozruchać, znaczy rozruszać. Co ty? No co? Dokąd ten lot jebany? No... Nie wiem, na Sandy chcemy czy nie? Karta na punkty jest? Punkciki zbieramy? Nie? Ale punkciki zbieramy? Nie wiem, to zależy. A założyć panu kartę? Karta moja Biedronka jest. Czy ma pan aplikację żabka na telefonie? To są, kurwa, rzeczy, które masz spokojny dzień. Jest zajebiście. Pójdziesz, usłyszysz te hasła,
wszędzie, zbierzesz kurwa te punkty, te karty, faktury, paragony, kurwa potwierdzenia i dzień masz totalnie rozjebany. A najbardziej pojebane jest, jak masz butelkę coli w ręku i usłyszysz, że druga jest kurwa za, nie wiem, za grosz. To jest pojebane wszystko, ja tak nie wiem, co jest kurwa? O, fez, za fez. Ale wiesz, to jest ich robota, oni muszą tak powiedzieć, nie? No ta no. No przecież co zrobisz? Jak im tak kurwa kazali, od tego mają premię. O kurwa. Ja się rozbieram, za gorąco tu jest. Ja może tą statuę zajebaną tam po prawej. Czemu on nie odgrywa RP? Skurwysynu, tu jest urozmaicone RP, nigdzie takiego nie ma, dupa króciutko. To RP jest najlepsze. Ponton. Chcesz kupić może bletkę? Dupy zajebały po nosie, czy nie? Nie chcę właśnie, tutaj mam crashera. Tutaj... No to co, za włosy i do blatu. Mam strasznie takie skrępowane. Też rozebrany. O kurwa, przepraszam. Ponton, w razie czego ty chycisz za drąży? Ja no, ja fajnie daleko się myka. Zbijamy pionę ze statuą? Z twoim starym wbijamy pionę. Wódka i dziurek. No dawaj, ten, dawaj, spróbuj. Niebiesko brody już czeka. Na co? Na ciebie. Dawaj, jak to pierdalamy. Samolotem możesz tam jechać. Pa, pa, ojejku. Dawaj na plaży zaparkuj. Jeszcze czego? Nie no, odstawmy samolot już, nie? No, też tak myślę. Bo jednak fajnie było, wydaje mi się, że ktoś poszedł nam na rękę i wiesz, i nie będziemy tego wykorzystywać, nie? Fajnie było, ale kobiety tak jest. Dwa, nie wiem, Simsów. Ty masz za małą chatę, Stasiu. To do ciebie możemy. Kto ma duże mieszkanie? Lili ma chatę dużo. Lili, zaprosisz ja nas do siebie? Ale to nie jest moja, no ale mogę. No dobra, nikt się nie dowie. Ja tam prysznic szybko wezmę i gotowy. Panowie, jaki kurwa węgiel? Co? Gdzie? Ktoś pierdoli jakiś, myłeś węgiel. Ja to wszystko słyszę, przecież to na podsłuchu jest tu w kokpicie, w słuchawce mi grałem. Myłeś węgiel? Myłeś węgiel? Chuja myłem. Kutasa myłem dzisiaj. Ja właśnie nie no. No właśnie no. Co? Kurwa, masz szczęście. Pulę ci szykowałem. Włączaj z kula i go. O, wiesz co? Wiesz co? Ja pierdolę. Na dachu nie czuć, dobrze, dobrze. Pytał cię w środku duście. My to do słoika skitraliśmy, tu trzymamy dla ciebie. Na później trzymasz. Tak. W aucie ci wypuszczę. Kiszony będzie, kiszony. Zapach aroma kar, kurwa. Dobra, ty utamowito odpala. A co jadłeś wcześniej? Lobstera. Lobstera jadłem. Nie wiem, nie wiesz co to lobster. Przejdzik. Lobster. Kurwiszony jebane. Do was mówimy, kurwy. Ja pierdolę. Na chuj się patrzysz, kurwa, w tej koszulce odblaskowej. No i co, kurwa? Śmiechy ci? Jebać cię. No to wejdź, kurwa, porozmawiamy inaczej. Na kto, kto gada? No, zapraszam. Który to gadał? No w tej kurwa koszulce, dawaj, chodź. W jakiej koszulce? No chodź. Który? Pokaż palcem, to wysiądzie. No chodź, pizdo. No to pokaż palcem, który to wysiądzie. No a tu, dawaj, tu kierowca. Kierowca nie, pasażer. Pasażer? No, dobrze. Ale który?
Dym. No właśnie. No i co kurwa tak mądry? Co? Co? Co kurwa tak mądry jesteś? To nie ja! To nie ja! To nie ja! Abdul, zajmij się panem, ja idę na szpital. Wróć tu. Co wróć? W czym problem? Nie będziecie kurwa piskować jak ostatnie zwierzęta. Abdul, załaduj ich do auta, dwóch zwiąż i wypierdolimy ich kurwa z kanionu za chwilę. Zaraz wracam. Tak. No i co się kurwa stawiacie? Ale co się prujesz, gościu? Nie będzie jakiś kurwa frajer zajebany, kurwa chujwiek tutaj. Ty kim jesteś takim? Sam. No i co z tego? Kim ty takim jesteś? Kim no i... jesteś? Kim jesteś takim ważnym? Nie, prowadzisz się kurwa. No, nie podchodzisz od tyłu, jesteś kurwa. Takim no-name'em, że się boisz pokazać dowód. Nie musisz ci pokazać dowodu, jesteś nikim. Powiedział to jakiś no-name. Dobra, bierz tą swoją kurwę Tadzie i spierdalajcie stąd. Bardzo bolało, bardzo bolało. Akurat takie rzeczy to ja mam codziennie z moją kobietą wieczorem, nie? Bo lubimy BDSM, paralizatory to mamy kurwa. 5 razy dziennie używamy. Całą szafę, kurwa. Tak. Chłop mnie, kurwa, po pięściu prądem. Mogli mu, kurwa, dobra, Gala dobra. Fighter zrobić i tyle. Przecież po takim czymś to mam erekcję po godzinę czasu. Postaw, jaka impra nadal tutaj. Kurwa, tańczą, patrz. Mam najlepsze dupeczki w mieście. Chodź, tu koło mnie masz miejsce jeszcze, siedź sobie. Dupeczki najlepsze w mieście, zobacz co robią. Dzięki kociaku! Tego konia. Dzięki. Tego konia to ci podmienimy dziś. Tak. Bez kitu. Dostałem zgłoszenie, ciekawe. Ej, a ubezpieczenie na 30 dni kosztuje 7 dych? Kurwa, ja ciągle na 3 kupuję. Ten co robi tam? Jebany jak się rozciąga. O kurwa. No. Ponton. A? Jak będę tu gay. O, proszę. Rodeo, kurwa. Widzisz, bez gry wstępnej. Oh yeah. O, oh. Kurwa. Stachu, oh. Przed spodnie. Ja pierdolę, ty zdziro. Przez rozpory wstępnie. O, ty zdziro. O, kurwo. Dobra, idę zapalić peta, niech przyjdzie, jedzie medyk. Stasiu, ty jesteś pewny, że to mnie klepnąłeś, bo chyba kolegę zabiłeś. Co? Nie, to ciebie. Przecież liścia ci zajebałem, dwa liście. Już wstał. Dwa liście ci zajebałem, leciutkie takie, napodnięte. Ty lubisz. Jakby były za mocne, to wiesz, no. No tak, to byś oddała ludzi. No. Wiesz, że jestem taki, wiesz, umiem się dopasować. Dobry mam kolor skóry? No. Tak. Czekoladowy jakiś. Raz. To dawaj. Czekaj jeszcze raz, no. Czekaj, muszę się przygotować. 3, 2, 8. Dobra, ściągnijcie spodnie, dziewczyny, i tańczcie. Uuu, teraz żeś wcelował. Czekaj, a teraz mam czyn do ciebie. Buchaj ten palec. Dawaj. Weź kurwa, nie będę buchał palca. Kto kierowcą będzie? Daj ja pomam, ham. Kurwa. Wy musicie powąchać, zobaczyć, czy pan czekaj. Daj tego palucha. No, daj, no i powąchaj, no. Ole napierdala sraką. No, kurwa. Komu grzebałeś? No jej, blondynie. Rowa nie golisz? Blondyna nie golisz dupy? Co? Nie golisz rowa? Ja to zrobiłem. Czekaj, usiądę, czekaj! Ej, czekaj, stój! Ej, czekaj, ja wsiądę, żebyś wiedział zjechać. Stój, 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 kurwa!
Ale czemu do mnie tak agresywnie od razu? Musimy na spokojnie zacząć. Nie jestem agresywny. No a tu lecisz tam z nią, trzeba na siebie kciuki. Mówisz? Ja. Dobrej tam ją. Za nóżka, za udo. Cześć, jestem Abdul, nazywam się Abdul, a na mieście... Cześć, Gdynia. Jestem Marek. Dzisiaj sprawdzimy, który szampan jest lepszy. Cześć, jestem Marek. Dzisiaj zabiorę was na wycieczkę... kurwa, pojazdem technicznym zajebanym z lotniska. Kamerzysta, kręć to. Kameruję. No ale na mnie, nie na siebie. Nie, no na ciebie kameruję. Dobra, za to ci płacę. Czekaj, o teraz. Chłopaki, nie uwierzycie, czy ją dotknę. Ej, ja spadam, au! Czekajcie. Muszę się poprawić. Za girę ją złapał. Chcielibyście tak, co? Stule, ja. Ej, teraz wyżej. Musisz... Jak duch to stopniowo, robisz. Stopniowo. Tak, stopniowo. Nie boję się. Jak to było? Co? To nie boję się. A nie wiem nawet. Witam wszystkich moje kochane sówki. Tutaj macie, na moim palcu macie lajka oraz subskrypcję. Musi to wejść tam, poniżej nacisnąć czerwony przycisk, aby zrobił się szary. Zostawcie tutaj dzwoneczko, o rzucam tutaj do Stacha, łap Stachu. Albo ten. Albo tako. Siemanko moi kochani, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, jestem tutaj razem z Trombą. Dzisiaj pierdolniemy się na wycieczkę Mustangiem. O kurwa. Kurwa jesteśmy? Proszę państwa. Hej, cześć, jestem Marek. Dzisiaj pokażę cześć, wam... Cześć, wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Piotr Izak Skowyrski. Halo, halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Siemaszki, z tej strony Fryz, a tutaj jest nowy dom ekipy. Wow! Dom ekipy, pojechaliśmy na wakacje. Są kulki z basenem. Zatem w Kiśle. Otwieraj te drzwi, lampu cero. Na chuj napierdalasz te drzwi! Psychopat. Wszyscy czy jeszcze ktoś? Typa, jaka chata. Ty. Ale chata, no kurde. To losujemy pokoje. Pokoje losujemy. No właśnie. Łóżko trzeba sprawdzić, czy wygodne. Tylko żeby się jakaś nie spokała, że będzie miał chujowy pokój, no. Jak pewna Wersow. Ej, zróbmy tutaj dom ekipy. Dom ekipy. Dom składu. Piąta rano, stary gra na domofonie. Twój serwerzysta grówka w bidonie. Futro kurwa ze starego, zobacz. Panie, zajebiste. Dobra, dupeczki, pokazujcie stópki chłopakom. Ta, tu jest kurwa... Oceniane teraz to będzie. Blondyna, pokaż, ocenimy twoje stopy. Pokaż, tak. Robimy skalę i każdy po kolei się wypowiada. Pamiętaj, jak będą żółte albo twarde, to Dawaj, oceniamy stópki, ściągaj buty. Dawaj stopę, lala. Oddawaj tego buta, frajerze, bo popsiarskie zadzwonię. Czekajcie, zwiedzić górę. Kurwa. No koleżankę zwiedź, a nie górę, ty. Chciałem grać GTA, San Andreas, PS2. Ale tylko u kolegi, bo dobra, za dzieciaka tu brak. Cukis pieprzonych lumpeksów, za dobrze znam jedy smak. Mama chciała nam wszystko dać, choć wiem, nie było jej stać. Putu się stopy. Wujaszek Zadymeczka, a moja ekipa Ponton w Skietach i Abdul, pozdrawiamy miłego Liwa 100 zł. Dziękuję za stówkę, byczku. Mam nadzieję, że robisz live'a niedługo, bo chciałem ci widzów przesłać trochę w ramach podziękowania. Dzięki bardzo, Paweł. Mordeczki, oceniasz jego stópki? I co byś powiedział o tych girach? No, powiem ci, że giry. Widzę tutaj, że... Czy ty masz kurwa grzybicę na prawym paznokciu, ziomek? Ole ma płetwę, ale masz wielką stopę, weź. A wiesz jak ciężko... A poka piętę. O, wróciła!
Dominika, bo jest sprawa, nie? No. Bo chłopaki oceniają swoje stópki i to są męskie, a my chcemy damskie ocenić. Ściągaj buty. Niech kobiety nas tu uważa. Ale wy macie taki fetysz, czy ta, to? Dojebany jest ten fetysz, no. Musisz sprawdzić, czy są miękkie, czy są twarde, jaki kolor mają, bo jak żółty, to... A jakbyś się przebrała za kozę i tu zrobiła baranka w ścianę, to byś była... Ja to może nie tyle, co oceniam jakieś stopy, tylko bardziej paluchy zajebane. Ściągaj buty. Jaki syf wśród tych paluchów. A ja mam pedikur zajebisty zrobiony. No to zajebiście. A jaki kolor? No kurwa, Frencha mam, no to mam normalny taki, nie? Najlepszy. Ja się nie znam. Fabinio lubi takie. Taki naturalny, no ale no. Się coś się tak przyjebał do mnie dzisiaj, no. A tam ta kupa stoi. Buty, buty rozdrowały. Ciuchy z pieprzonych lumpeksów, za dobrze znam biedny smak. Mama chciała nam wszystko dać, choć wiem, nie było jej stać. Dojebane. Wujaszek za dymeczka dziś już nie, ale dziękuję za gest swoich ziomków z młodych lat. Trzeba wspierać dalej tam Stasiu, ha, ha, co, która dzięki. No Lili ściąga, dzięki, Paweł. Mała. Na pewno. No to ściągaj tego buta i poka gira. Fabinia stary miał Frencha. Jak masz Frencha, to się pochwal, no co tam się dzieje. Tak, pokaż girę. Dawaj, ja pierwszy masuję. Na ten, Abdul będzie paluchy ssał. Nie, ja tylko kozie, ja tylko kozie. Ja kozy preferuję, wiesz. No ściągaj te buty, jebane! No kurwa, nie krzycz na mnie, bo się straszy. A masz te, a masz, masz haluksy? Nie mam. Dobrze. Bo już by było zero w skali od 1 do 10. Dobra, panowie, macie stópki, zapraszam panią na wybieg tutaj. Proszę stanąć na futrze, tutaj. Na futro? Tak. Niedźwiedzia? I zrobić menela. Ta. Bo trzeba zobaczyć, czy są stópki fajne. Usiądź sobie. Noga na nogę. Mówisz? Dobra. Ja tutaj z przybliżenia sprawdzę dokładnie ty. Zajebiście. I każdy z panów może zobaczyć. No nie kurwa. Jak tam? No, jest ja okej. Okay. Ja muszę być miękko, czy są miękkie, czy twarde. Dobra. To jest bardzo ważne. Dobra, ja pierwszy połóż. Połóż mi te kurwa stopy na twarzy. Stasiu, no kurwa, ale ja nie lubię tak to. A ja lubię. Ja pierdolę, stanął mi. Wypierdalam stąd, bo się podniecę. Bardziej. Dobra, teraz ja daję. Kolej blondyny. 10 na 10. U Dominiki. Dobra, idę się ubrać, bo byłem prysznic cięć. Ty, dawaj. No, chyba zemdlał jeden zawód. Blondyna. Chyba go powaliłem. Blondyna, pokaż kopyto. Ho. Może komplement dostać. Pokaż faję. Chciałem grać GTA, San Andreas PS2, ale tylko u kolegi, bo za dzieciaka był brak. Ciuchy z pieprzonych lumpeksów, za dobrze znam biedny smak. Mama chciała nam wszystko dać, choć wiem, nie było jej stać. Wujaszek za dymeczka jest i możesz kosinus dla mnie zrobić, to zapytaj Pontona, czy moplikiem będzie na szychtę no. Idzie 100 zł. Jedziesz moplikiem na szychtę? No tak, ja dam oblikę na szychta. Pozdrowienia masz. A, ja wiem od kogo wiem. No, dobra, oceniamy stópki, pani blondyny oceniam stopy. Ja pierdolę, najlepsze stopy jakie widziałem. Dobra, ja daję 10 na 10, kto sprawdza teraz? Kurwa, aż nie mogę wstać. Teraz Fabinio sprawdza. Go zbiło. No nie, dawaj. Abdul, sprawdzaj. Abdul, idź, sprawdź. A jak to się robi? Normalnie. Nawet trzy. No i potem na plecy. Czekaj. Czy tak też widzi? Daj trochę, daj. Daj to, całą.
Dawaj. Staszek, bo zasłaniasz. Włóż mu palce do ryja. Skosztuj. Kurwa, jakie mam zdjęcie od Abdula. Róbcie, kurwa, wyślę wam. Róbcie shota, róbcie shota. Róbcie, kurwa, shota, jebanego. Dobra, mocno jest, ty. Jak się zaparła. Róbcie shota. Weź no przynieś jakieś drinki. Wyślijcie mi tego screena. Wyślijcie mi tego. Nie wiem, czy ty to trzymasz. Screena z kopytem. Wtedy możemy... Nie wychodź! No... Poczekaj tam chwilę. No i... O. Kurwa. Kobito, ja już kiełbasę wyciągałem. Co ty zrobiłaś? No to za rogiem macie tutaj. Co za rogiem? Czekaj. Albo wy basenie się. Chyba, że wyjdziecie do basenu. No właśnie, możecie pójść do basenu, a my zostaniemy ten. Jak deszcz pada. No to przynajmniej... Dobra, to na dziko. Na dziko będzie. Kurwa. Dla skóry. Ale chlor jest niedobry dla skóry. Dobra, dawaj tu pod parasol. Tu macie przy krzakach, nikt nie będzie widział. Dawaj tu, na te łóżka. Klimat będzie. No. O kurwa. Pa! Ej, wywaliło wyspę? A nie, już jest, dobra. Uwaga! Uwaga, Paweł Jumper! Paweł Jumper! Yeah! Dobrze. Dobra. Paweł Jumper był. Kozacko. Nagówkę. Siemanko, dzisiaj będą skoki do wody. Z tej strony ekipa Freeza. Ja nagrałem. Siema, jestem Mini Jack. Mini Mike, dajesz Mini Mike. Nie bój się. Mini Jack. Zacznij filmik. Siema. Dobra, nagrywaj. Siemanko, witam serdecznie z tej strony, ekipa! Ekipa to nosi, noszą wibrosi, kurwa, skaczemy! Ty kuta siaro! Ale masz dupę dojebaną! Skaczemy, o kurwa, zajebiście. Dobra, to nie przeszkadzamy, my tego. No, my się zmywamy, wysypajcie na basenie. Bierz tego. Pierdolenie twojej starej na basenie. Czuję podniecenie i wyciąga przerodzenie. Pełna penetracja, a nie żaden dzisiaj nie wiem, wakacyjne pierdolenie. Bierzcie trzech blondynę, bo ten jeden to już niedysponowany. Dobra, no. Abdulinos, macie zabiera? Weź, bierz. Musimy iść do toalety, przypomnieć. To o, zajebać, koziojebca idzie. Powodzonka. Powodzenia. Powodzenia, to będziesz brana na cztery baty. Chodź, idziesz stąd. Nie wiem, ale zostawiamy ich tu, więc chodź do chaty. Co, kochanie? Jak się czuję? Dobrze. Tylko woda trochę, kurwa, zimna, bo deszcz pada. Oj, Stasiu. Co? No nic.
Czekaj, chodź tu pod ten. Pod ścianę. Coś ci pokażę. No. Patrz, jak to tu się fajnie pływa. Chodź tu, chodź tu. O, tu w rogu. Kurwa. Nie umiem stanąć tak przodem tu, nie? A ty? Co? Jeszcze raz. Przodem nie umiem. O, dobra, dobra, jest zajebiście. I stój tak, stój tak. Jeszcze raz, musisz mnie tam w rogu, wiesz, zatrzymać. Pomóż mi. Dobra, jest git, chodź. Kurwa! Ustaw się przede mną. To nie jest takie proste. Ja pierdolę, Dominika, dobrze w chuj. Dobra, starczy, bo co za dużo niezdrowo. No tak. Spoko było. Tylko nie mów nikomu, nie chwal się. Kurwa, czekaj, bo mam zawał. Od czego? Cringe RP. Dobra, już. To wiesz, to nie mogłam mówić z pełnymi ustami, no. No tak. Smakował? No trochę, trochę chlorem zalatuje, ale zrzućmy to na winę basenu, no. Chodź. Ubieraj się tu pod parasolem. Pierdolę, ale ty masz dupką to jebane. No dzięki. Czekaj, czekaj, chuj, nie ubieraj się. Miałeś cycki pooceniać. No, pokaż bliżej. 9/10. Nie mogę ci dać dziesiątki, bo lubię B. A to nie są B. Wiesz? Hmm, co? To nie są B. Ja lubię B. 9/10 mogę ci dać. No. Nawet satysfakcjonująca ocena. Chodź, idziemy. Idziemy do nich. Czy nie? Ta. Chodźcie na górę, bo oni chcą tu pogadać. No to chodźcie no. Abdulino zwierzę w ciebie. Stachu ta blondyna zła jest. Z Abdulem? No Abdul to się nie kręci. Tylko weźcie kurwa, nie krzyczcie. Dobra, ściągamy spodnie wszyscy, Dominika się nami nie zajmie. A to wy już po? A wy już po? No normalnie, no my już po. Kurwa, Stachu. Stachu już gotowy, to wszystko. Wiesz, Stachu już miał. Fest, że Stachu już jest gotowy na drugą rundę. Fest. Halo. A ja w czapce zostaję. Dobra. Musimy sobie szeptać, wiecie? Okej, okay, dobra. No dawaj. Dawaj, Stachu. Dobrze. Chwyć go. Bierz tego bydlaka. Dominika. Kurwa. Coś nie... Mocarny chwyt. Nie słychać tego dźwięku, nie?
Jak nie chcesz na to patrzeć, to się odwróć. Boxdel umie taki dźwięk zrobić. Boxdel umie taki dźwięk. Ja wam mogę załatwić ten dźwięk. Poczekajcie, dajcie mi chwilę. Zaraz Dominika będzie już miała pomoc. Okej. Michał! Bo potrzebuję werka odegrać tą rzecz. Dominika nie śmiała w takich sprawach, widzę. Może jest za dużo osób. Będzie dobrze. Ja będę do niej gadał, a ty będziesz odgrywał. Cho, bo ty umiesz. Chodź. No przecież kurwa, to tylko dźwięk. A ty umiesz dobrze to robić. Jak ja? On to odegra. Ty umiesz? On umie zajebiście. Nie, ty lepiej. Nie, nie, zrób to. Ty robiłeś to. Kurwa dla mnie. Pa, zrób to. Dobra, czekaj. Dawaj. Jak ja to zrobię, chłopie? Dominika, nie przestawaj. Stachu, byś podciągnął. Nie przestawaj. Dominika, ja pierdolę, ty kurwo. Pu, kurwa, ździro. Pu. Ja pierdolę, no kurwa, pojechał. Co tu jest? Dobra, chowam, kurwa, lansę. Czekajcie, bo nie oddycha. Co się tu odkurwiło teraz? Nie, to nie wiem. A wy się robili gangbang? Co? Robili się gangbang? Gangbang w chuj robiliśmy. To Dominika, żyjesz po takim... A ona udawała? Co? Udawała też? Tak, udawała, że robi migałę, no. 474700. Jak? Było asfalt. Ja taką jakość nastawiłem, żeby mi limitu nie zżerało. Jezu, to tak, wygląda jakbyśmy w sensie orgię tu chcieli robić. To normalnie jest... Taki jest zamysł. No właśnie. Ale szkoda na... No przecież to odgrywam tylko w gierce, to jest bez lipy. Przecież ty tak zawodujesz na co dzień. Daj mi wizytówkę. No, no ale to ty mi tak robisz. To, ale to no nie mam, przecież nie ty mi to pokazałeś i mówisz... Ja popatrzę. Mówisz, sam mówisz daj fiuta, kurwa. No przecież to odgrywam tylko w gierce. Pokorzystać mocno. Ja się dzielę. A czy swym ciałem się też dzielisz? Nie. To nie można. Stasiu, mogłeś się nie ubierać, bo Lili przyszła. Nie, ja jestem ciągle rozebrany. Ja, gdzie jest? Lili? Lili? Lili mi nie ten, nie pasi. Znaczy pasi, ale ona nie chce ze mną. Nie, nie. Ona... A skąd ona wybrała Abdulla, Abdulla wybrała nie, chyba. Nie, nie, nic tutaj nie jest. Pytałeś o? Porozmawiać o samochodach. No, 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 tak się to nazywa. Zabijają 3,5 łapek, brakuje 20 łapek i będzie 3,5 koła. Właśnie. Jaka marka auta, o jakiej rozmawialiście? BMW, Ferrari, Mercedes? Zigzag McQueen, bo jestem tak szybki jak on. Aha, no to już wiadomo, dobra. Stasiu, masz coś na spodniach. No, no ciekawe co, nie? Gadaj, że resztki. Ale i to jest złomek. To jest Zigzag McQueen. Jeszcze musi być ten z wąsem, jak on miał. Taki policjant. Ach, jeden chuj. Pies. No widać, że nie oglądałeś klasyka. Muszę jeszcze od Dominiki i od Lili numer wziąć. No, Lili. Co? Daj no. Wizytówę zarzuć. Ja... thank you right now. Czekajcie, beczki, coś patrzę w fonie. Lecimy gdzieś? Mordy. Lecimy na miasto, nie? Jakieś idziemy porobić. Albo do motorówki, pojeździć motorówkami. Ty, Lili? Ty pracujesz w samochodziku? Nie. Dobra, to dwie Lili są. Dziwne. Oj, wiesz ile tu jest Lili? Dziwne, nie spodziewałbym się. Chuj fest, dużo jest. Jak na takie miasto, to... bym powiedział za mało. Lecimy gdzieś? Na koks no, możemy motorówki. Pojechać. Na motorówki, na dawać. Na koks chcesz jechać. Na motorówki. Na motorówki lecimy. Ja bym na piłkę poszedł. My jesteśmy, kurwa, integrujemy się. Jedziemy na piłkę? Jedziemy na piłkę. A jaką piłkę?
No bo ma piłkę. Pomarańczową taką. Taką pomarańczową. A są dwie takie piłki. No tak. No na tą pomarańczową tak. No ja wiem jaką, wiem no. No jedziemy na piłkę po prostu. Na sarko piłkę. Kiedy by ty wy. Wiesz, wiesz co chodzi. No czemu kurwa nie idziesz? Zapatrzyłem się na twój wcięg. Nie mamy fury nawet. Ale bieda, ja pierdolę. Macie mój motor, który podwaliłem. O! Siema fura. Siema. Siema. Siema, że jak pójdziesz auto dla 5 osób? Nie mogę, nie mam. A spoko, siema. No, siema. Przema się mebli, no. A tego nie mógł pożyczyć. Weźmy tam na drogę i tam coś złowimy, ej. Kondycja słaba, Stachu, co? Ta. Sportowe, nie ma co. Już się weźmie tu jak. Ja biorę. Śmierdzą wynikę, Stachu. Szybciej, niedźwiedzico. Wow! Co ty dupcys? Co ty dupcys? Bierzcie Winewooda, bierzcie Winewooda. Putuj się z auta, putuj się z auta. Panowie, co tu się odpierdala? O kurde. Nie, dobra, niech jadą. Kurwa, co się dzieje? Dawaj, mamy lepsze. I to też możesz im dać. Przywieź im. Ilu was tu jest? Tu mogą jeszcze dwie osoby. Ja mam jeszcze dwa miejsca. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy, go, go, go. Na molo, na molo. Nie wiem. To gdzie w końcu? Kurwa, my mamy wolne. Na molo jedziemy, na molo. Szkoda, że na molo. Zaznaczyłaś molo? Weź mi zaznacz. Zaznaczyłaś molo? Niedźwiedzico. Nie. Musisz to odznaczyć, bo ja nie mogę zaznaczyć teraz. Jezu. Kurwa moja głowa. Co ty zrobiłeś? Zaznacz. Coś długo, kurwa, mi się w tej głowie kręci. Szybko, mamy jedną motorówkę. Szybko, szybko, bo zajebią. Gdzie reszta? Nie wiem, halo, Abdul. Jedziemy, Stacho.
Jak to dla dupy i dla mnie, chłopie, co ty? A cię zrobiłem. Wysiadaj. Ten mu wsiadna, bo to... Dawaj, o, dawaj. O, o, o. Trzymaj się. No. O kurwa. Patrz jaka wyspa. Widzisz? Tunel. Wiem, już tu byłam. Tunel miłości. Ty tak na szybko teraz tą nazwę wymyśliłeś, czy tak jest? Jest tak. Bez kitu tak jest. Trzymaj się. Jedziemy na jacht. Masz wiertło? Nie mam. To niech ktoś skołuje i klamki. I niech przyjadą. Wezmą zakładników i robimy jacht. Jak kurwa, przecież z jachtu jest ciężko uciec. Jak to kurwa ciężko, jak ja tam na lejcie uciekam. To tamten, nie? Czy ten? Co był? Który się jebie? Ten co był chyba. No ten. Zamknij pizda, Grzesiek. Halo. Obecnie jestem na jachcie ze Stasiem. Halo? Bierz klamki, bierz zakładników, wiertło i dawać na jacht. Stasiem. My jesteśmy. Bierz ten, bierz to kurwa klamkę mały. I dawaj na jacht. Z czym? Z klamkami. Też nie mam. O, ktoś płynie motorówką. To ty? To my, no. To dawać tu. Dawaj do jacuzzi, laska. Ej, bo w tym jacuzzi to bąbelków brakuje. Kurwa, to teraz nie wchodzę. No wchodź, no co ty. Ja bym pierdolnął ten jacht, nie? Podzwonię, może ktoś będzie miał. Masz klamkę w ogóle? Na chacie. Ej, ma ktoś klamkę? Masz klamkę? Nie mam. A w domu? A ty masz? Mam. Dwie osoby mają pistolet. Kto jeszcze ma? Ja będę zakładnikiem. Ja też będę zakładnikiem. Abdul, masz klamkę? Przyjedzie jeszcze mój ziomek, będzie miał klamkę. To wołajcie, jeszcze jeden. Jeszcze. To jak mamy trzech, jeszcze jeden napastnik. Ale nie, to nie musi być czterech pistoletów, nie? Jeden będzie wiercił, jeden bez klamki będzie wiercił. Jedna klama wystarczy, szczerze. Okej, okay, dobra, no to ja jestem zakładnikiem. Wiertło kto ma? Ja też muszę być. Czemu? No bo mnie wyjebią z roboty. No to ja, chuj, dawaj, ja będę, ja wiertło tylko. Kurwa, ja mam 27 koksu. Kto ma wiertło? No to... Daj jakiemuś temu. Komu? Kto ma wiertło? Kto ma wiertło? Kto ma skołować wiertło? Czekaj, to zaraz kupić? Ci załatw. Załatw wiertło, załatw ludzi, niech przypływa tu każdy na jacht, robimy to, bo jak jest już tyle ludzi, to ja dzwonię do Fabinho jeszcze. Ale dzisiaj dobry dzień, nie? Halo? Mordo, masz klamę? Masz. Robimy jacht, jesteśmy w piątkę na jachcie. Kurwa, to zanim tam dojadę. Poczekamy, my tu jeszcze nie zaczynamy, wiertła nawet nie mamy, wiesz? A,
Dobrze, a macie jakiś plan? Nie, a masz wiertło? Nie. A skołujesz? Mogę. To jedno wiertło i jednego zakładnika jakiegoś. Zakładnika nie będę kołował. Co? Nie będę kołował zakładnika, bo to różnie może wiesz być. Zbytku nie rób, jak to złapią was, no? Przecież łódek nie macie. Przywiozę wiertło, no. No dobra, przywiozę. Mamy dwie motorówki, tak, na ucieczkę? Trzy, dobra, no to starczą. To będziemy motorówkami uciekać. Czwarta płynie. Nie wiem, czy piąta, pięć motorówek. Dobra, przecież my do nich normalnie się dopłyniemy. Mordo, nie wyjeb w to! Wkładam ci to do kieszeni. Pajacu jebany, my potrzebujemy kurwa tych motorówek, śmierdzielu. Przecież są, kurwa, nie dotknęmy jej nawet. To co ci chodzi? Wiertło ma ktoś? A ty co, nie ubierasz się? Kto ma pistolet, ręka do góry przy sobie. Kto ma przy sobie pistolet, ręka do góry? Jeden pistolet mamy. I ty nie możesz być, no to oddaj tą klamę komuś. Ktoś ci potem odda. Ile kosztuje pistolet? Ile kosztuje pistolet? Da się, przelew zrobić? Cicho. Chodź tu, dam ci pistolet. Ale tylko z banku. Chodź tu. Daj mi. Chodź tam, po. Tego mi potem oddaj, dobra? Tak. Jak się uda. Ja go kupię od ciebie. Bo ja na Lickę czekam, nie? Wiesz, no dobra, dobra, daj mi go. Łapaj ta. Dobra, mam pistolet. Kto chce być zakładnikiem, łapa do góry. No ja. Ale nie, no muszę mieć kurwa jakichś napastników. No przecież się dałem ci pistolet, to ja nie będę bez pistoletu. Jak ja potrzebuję sześciu napastników, kurwa. Ale to będziesz wiercił, kurwa, kozioje. No to dobra. Chociaż ja kurwa czekam na tą licencję. Czemu on ma taką... Nie, kto zostaje napastnikiem? Kto zostaje napastnikiem, ręka do góry? Ja na tą licencję czekam, nie? Tydzień jeszcze. Napastnik, ręka do góry. Dwóch mam. Dobra, resztę kujemy. Znaczy nawet nie musimy ich kłuć, oni mogą stanąć. Stańcie tam z przodu. Wiertło już jedzie. Kto ma jeszcze klamę? Kto ma jeszcze klamę? No ty i Stachu. Ja nie mam klamy. Ośmiu napastników? Miał sześciu. Ten, kurwa. Aha, no. No, dobra, ja zadzwonię nam uciekły. Do ale kuzyna. Chyba udaru dostał. Do kuzyna zadzwonię. On pomoże. Tylko ci powiem, że nie uciekniemy, bo nie mamy transportu. Kurwa, nie ma kuzyna. Ej, Lili, chodź, sobie pogadamy o życiu. Jak nie mamy... No nie ma transportu. Uciekły motorówki? No. A czemu tak jest? Nie mam żadnego pojęcia, bo nikt tam nie siedział, no. Osoby, które napadają, muszą siedzieć na nich przynajmniej. No. A ten... A skąd wziąć taką kuter ten pierdolony? No to to... Musisz jechać do palety. Tam jest jeszcze motorówka jakaś. Zobacz. To one tu pływają, kurwa, zobacz. Mogę być kierowcą w sobie. Słyszysz? Jezu. No, czekaj, idź po motorówkę. Trzeba to ładnie zaparkować, po prostu. Właśnie się ten chłopiec skokie, kurwa, skurwysynek. To jest moja koka, ale jak ja jestem zakładnikiem. Jestem zakładnikiem, to wypierdolam zaraz. To kurwa daj na... To odpłynie, kurwa. Bank mogliśmy zrobić, czy coś zwykłe. Kurwa, ja się utopię. Prawie, kurwa, umarłem pod wodą. Jadę na szpital, jadę, wieś mnie... To siadaj. Spierdalamy stąd, robimy zwykły bank. Powiedz im, że robimy Pacyfik. To takie by to dało. Ja dzwonię do Fabinio, powiem, że weź mnie na szpital. No jadę. Pacyfik jebniemy. Tak, jadę. Nie rozjeb. Dobra, chodź. W sensie fura to jest, nie? Pacyfik jebniemy, ja jadę na szpital. Dobra.